W Jaśle oficjalnie otwarto dla ruchu nowy most na rzece Jasiołce. Jednoprzęsłowa przeprawa, która połączyła dwa jasielskie osiedla Sobniów i Hankówka, kosztowała ponad 9,5 miliona złotych. W uroczystości wziął udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Cieszę się bardzo, że tutaj ten mostek został wykonany, został zrealizowany. Dzisiaj może zostać tak uroczyście oddany do użytkowania i jestem przekonany, że pozytywnie wpłynie nie tylko na usprawnienie komunikacji wewnątrz powiatu jasielskiego, czy nawet wewnątrz samego miasta Jasło, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, zapewni bezpieczeństwo. Budowa przeprawy trwała 7 miesięcy. Całkowita długość mostu o konstrukcji stalowo-betonowej wynosi blisko 40 metrów. W ramach zadania wykonano również drogi dojazdowe do obiektu. Co dla osiedla ta droga stanowi, no będziemy mieli łatwiej się dostać do drugiego osiedla. Będzie można szybciej, bez korków. Rozładuję te korki w naszym mieście. Jest to taka swoista obwodnica miasta Jasła, wschodnia obwodnica, która łączy dwa osiedla, osiedle Hankówka i osiedle Sobniów. Do tej pory trzeba było jechać głównym szlakiem tranzytową, drogą 28. Czasami zdarzały się korki, więc ta droga na pewno przyczyni się do lepszej jakości, do bezpieczniejszej podróży i do szybszej podróży. Na realizację inwestycji powiat jasielski otrzymał ponad 6,5 miliona złotych z budżetu państwa. Początkowo budowę mostu na rzece Jasiołka szacowano na blisko 14 milionów złotych. Ostatecznie inwestycja zamknęła się w niespełna 10 milionach złotych, przez co poprzetargowe oszczędności pozwoliły na realizację trzech dodatkowych zadań. Skrzyżowanie z drogą krajową 28 i ulicą Kasprowicza. Zrobiliśmy selekcję ruchu i dzięki temu jest zlikwidowany korek na tej ulicy i szybszy przejazd samochodów tranzytowych, które przejeżdżają przez nasze miasto. I dwie inwestycje w gminie Jasło i w gminie Dębowiec. W 2021 roku łączna wartość inwestycji drogowych w powiecie jasielskim wyniosła ponad 27 milionów złotych.